Cześć, witajcie. Nazywam się Robert Mazurek i witam was serdecznie na kanale Mistrz Akumulator. W tym odcinku odpowiem na pytanie kilku z was, bo w przeciągu ostatnich kilku miesięcy dostawałem informacje od widzów, że nie widzą już akumulatorów w serii Professional Bull, jeżeli chodzi o austriackiego banera i czy ja coś na ten temat wiem, bo te akumulatory znalazły się już w czarnych obudowach w zwykłej serii Power Bull. Ta zwykła seria należy traktować tak troszeczkę w nawiasie, bo to jest najwyższa seria w przypadku akumulatorów rozruchowych klasycznych SLI tego producenta. Ale to dzięki wam, ja również zauważyłem, że seria Professional faktycznie została wcielona do serii Powerbull i producent, nie wiem z jakich powodów nie dopytywałem, nie interesowałem się tym, bo przede wszystkim interesują mnie produkty. Podjął taką decyzję producent, nie inną, jego wybór. Natomiast biorąc pod uwagę, że dosłownie. Kilka godzin temu przyjechała do nas dostawa tych akumulatorów. Trafiła się okazja, aby w obudowie L3, czyli takie najpopularniejsze 7,4 i 7,7, porównać ze sobą, czyli akumulatory w obudowie klasycznej L3, takiej Audi, Volkswagen, no, mnóstwo pojazdów z tym dwulitrowym silnikiem diesla. Tam znajdziecie ten typ akumulatorów. A że Wy jako widzowie pytacie, mnie to również interesuje, sprawdzę, czy ta 74 przypadkiem. Jest to samo co ta 77. Czy tutaj nie doszło do jakichś manipulacji ze strony producenta? Najnowsza dostawa akumulatorów, tu są 74. Marcinku, daj mi jeszcze 7,7 pierwszą z brzegu. Z najnowszej dostawy, to jest tak? Tak. Poprosiłbym Cię, uważaj na moją kawkę, bo tu postawiłem. Jaką ma datę produkcji? Weźmy. tutaj jeszcze mi odsłoń. Tutaj mamy datę BGCD, czyli mamy jedyneczkę GBCD e, G6, czyli mamy 16 CD 23. Czyli z najnowszej dostawy to przyjechały nam akumulatory z kwietnia. Czyli z kwietnia. Mamy teraz listopad, czyli to jest 11 odjąć 4. Sebastian, ile to jest 11, odjąć 4? 11, ,4. Oh my God. 7-7-miesięczny akumulator, a 7 czwóreczki nam przyjechały CH, czyli 2BC. B, C, D, E, F, G, H. No, czyli mamy siódemeczka. 7. 7 27. Czyli 7,7 7 mamy ze starszej dostawy, 7,4 z nowej. I to zabieram do labo do przetestowania. Bo akumulatory z zewnątrz wyglądają bardzo podobnie. Czarna skrzynka, ładne naklejki. Od frontu nie jesteście w stanie ich odróżnić. Od góry widzimy, że tak naprawdę te akumulatory różnią się opisem. Ale jak to sprawdzić? No to zobaczmy. Akumulator P74. Zacznijmy od niego. Wzięty prosto z magazynu, postawiony na wadze, waży 17664 gramy. Konkurent P77, postawiony na wadze, waży 1838 038 g, czyli widać tutaj niespełna 0,4 kg. No 0,4 to już prawie blisko do pół kg, no 0,4 kg różnicy blisko. I następną rzeczą, którą warto sprawdzić, są parametry elektryczne, czyli tak, P74 dojechał do nas z napięciem 12,62, przy tym napięciu akumulator ma 671 amperów prądu rozruchowego, no i ta cała zdolność SOC, poziom naładowania, 96%, poziom sprawności 100%, w prądzie rozruchowym brakuje 9% tego, co jest na etykiecie. Przy okazji zerknijmy z jaką, z jaką datą baner dostarczył akumulatory. To jest CHCD, czyli 27 tydzień 2023 roku w przełożeniu na ludzki 3 lipiec 2023 roku. Zerknijmy teraz na konkurenta. Konkurent P77 przy napięciu 12,7 V generuje z siebie 731 Amperów według Gita i to jest 31 Amperów na górkę. Poziom naładowania jest 100%, poziom sprawności jest o 100%. Data BGCD, co oznacza 16 tydzień 2023 roku. I ten akumulator jest blisko 3 miesiące starszy niż P74, a pod kątem elektrycznym spisuje się o wiele lepiej. Widzimy, że na poziomie wagi, na poziomie parametrów elektrycznych, ten akumulator P77 się broni. No ale jak ma się bronić, to niech obroni się przed alfabetem, czyli przed najważniejszym arbitrem w Mister Akumulator Labo. Obydwa akumulatory obciążymy prądem o natężeniu 25 A w tej samej temperaturze, tymi samymi urządzeniami i zobaczymy który wytrzyma dłużej i na tej podstawie oszacujemy ich pojemność. Zacznijmy od tej 74 klasycznie. Akumulator ten obciążony prądem o natężeniu 25 A rozładowuje się przez 1 godzinę 56 minut, aż na jego biegunach pojawiło się napięcie 10,5 V. Jest to pojemność rezerwowa 116 minut. Przeliczając tą pojemność rezerwową zgodnie z tym, co jest zapisane w normie PNEN, Możemy oszacować pojemność na 71,2 Ah, czyli brakuje nam tutaj blisko 3 Ah do tego, co producent zadeklarował na etykiecie. Weźmy w takim razie, sprawdźmy konkurenta P77. Również obciążony prądem o natężeniu 25 A, również w tej samej temperaturze rozładowuje się 128 minut. Jest to 12 minut więcej. W przeliczeniu na amperogodziny, to naklejkowe, które wyznacie, wychodzi nam 79,8 amperogodziny, czyli już blisko 3 amperogodziny na górkę. Porównując te dwa akumulatory, widzimy, że nie ma tutaj wała, czyli nie jest to 74 z naklejką p 77 i producent w tym przypadku w żaden sposób nie oszukuje, nie okrada. No nie wiem jakiego słowa by warto było tutaj użyć, ale uznajmy, że te parametry się pokrywają. Z takimi parametrami akumulatory przyjechały i teraz zobaczycie coś bardzo ciekawego. Komplet informacji pokażę Wam już w odrębnym odcinku. Nie chciałem tego rozwlekać ani czekać. Te akumulatory podłączyłem do ładowania pod bardzo ciekawą ładowareczkę. Zobaczcie, tak wyglądał cykl 16-godzinny ładowania akumulatora 74. Zobaczcie, prawie od linijki wygląda ten prąd przez blisko 3 godziny. Było lekko poniżej 15 amperów. Później bardzo ładnie zaczęło rosnąć napięcie. Wiadomo, wraz ze wzrostem napięcia musimy obniżyć zasadniczo natężenie prądu, żeby akumulatora nie zniszczyć, nie uszkodzić. I co z tego wyszło? To pokażę wam już w następnym odcinku, gdzie obydwa te akumulatory doładuję, rozładuję i sprawdzimy ich parametry elektryczne po takim dokładnym naładowaniu. Tak, abyście zobaczyli, dlaczego takie firmy, na przykład jak moja świat akumulatorów w Szczecinie lub wiele innych dobrych, również w Polsce, zawsze przed wydaniem akumulatora doładowuje go, aby wydać w pełni sprawny, naładowany akumulator, tak abyście od samego początku dysponowali pełnymi parametrami zarówno elektrycznymi, jak i pojemnościowymi akumulatora. No i taki protip dla was, jeżeli kiedykolwiek będziecie gdziekolwiek kupować akumulatory, starajcie się nie kupować z napięciem poniżej 1250 V.

My podnieśliśmy sobie w Szczecinie ten standard do 12,55, po prostu uznajemy, że poniżej 12,55 nie wydajemy, staramy się, aby wychodziły od nas akumulatory naprawdę naładowane po sam koroczek. dlatego przy każdej palecie mamy jakąś ładowarkę, górna warstwa jest ładowana, schodzi, następna warstwa jest ładowana, schodzą te akumulatory, zawsze mamy pewność, że wydajemy świeży, w pełni naładowany akumulator, to jest ważne, dzięki temu macie dużo mniej kłopotów, kupujecie świeże, w pełni naładowane akumulatory, I tak jak takich filmów jest mnóstwo. A już za tydzień pokażę wam jak wyglądają parametry dokładnie tych samych akumulatorów po solidnym przeładowaniu i jednym cyklu rozładowania. Pozdrawiam serdecznie ze Szczecina, Grfińska 106, świat akumulatorów. Jesteście tutaj zawsze mile widziani. Jeżeli zaś szukacie naszych akumulatorów R1 i R2, są również dostępne w firmie Dudek Energy w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 228. Dudek akumulatory. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.